Witam z powrotem YouTube'a, witam z powrotem Twitcha, wracamy do przygody. Historia się potoczyła, że już jesteśmy kawałek za prologiem. Jesteśmy w sklepie muzycznym. Sorry, kochanie ty moje. Dobra, pewnie musimy stąd uciekać. No. Ukończono lokę, aha. Czyli ja jestem teraz obrócony w tę stronę, no to muszę iść w tę. O, kłoń! Wsiadaj. Dobrze, jeszcze w tę stronę. No, podoba mi się ta półotwarta lokacja, a to... Kojarzy mi się z tym miejscem pod szpitalem. Trochę z pierwszej części. Dobra. O, Kamil, przeszedłem 3 godziny? 2,5, 3? Może? A już 3 razy miałem łzy w oczach, tak. Tak, dobra jest ta gra. Dobra, ja tu byłem, ale chyba czegoś tutaj nie zebrałem. No, przecież. Chyba nic już tu nie znajdziemy. No, ale zaraz, ja tu mam warsztat, halo. Z warsztata trzeba korzystać. Ulepszenia. Jeszcze jesteśmy w połowie roku, jest daleko do mówienia o tym, co jest grą roku, nie? Jeszcze daleko. Majsterka, dobrze. Jeszcze jest daleko, żeby mówić, co jest grą roku. Na razie... Podoba mi się i żadna gra z tego roku nie wzbudziła we mnie takich emocji, nie? To jednak o czymś znaczy. No dobra. To jak z filmami, nie? Jak wzbudza w tobie emocje, znaczy, że to jest dobry film. Jak masz uczucia wobec jakiejś postaci, przywiązanie, cokolwiek. Hej, ten budynek ma coś, co przypomina kopułę. Tak, no. Jest teraz na w Ori and Wild Rips nie grałem, Half-Life Alyx nie grałem. No dobra, to jest pewnie cel główny. Death Stranding przeszedłem, bardzo dobra gra, na to zeszły rok dla mnie. Ghost of Tsushima mnie czeka, teraz to was przechodzę. Tell me why. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co to jest to Tell me why. No i Dying Light 2, no to też nie będzie ten rok jak nic. Oni tam są w takiej pupie serdecznej z produkcją tej gry, że my sobie nawet nie wyobrażamy. Dobra, jeszcze to tu. Ktoś rozbił tło. Myślisz, że to tak? Zbierajmy wszystkie możliwe informacje. Cieszy mnie, że jest łatwa platyna w tę grę. A ty, Kamilek, co? Jak ci idzie Need for Speed?
Kurde, ile dokumentów. Aha, to ja jeszcze nie doszedłem do tego miejsca, co trzeba. Przepraszam. To jest jeszcze dalej budynek. Tell me why może przebijać emocje z The Last of Us. Nie wiem, a może obczaję po tym. Po streamku dzisiaj. No, ale to wiesz, no. A to jeśli mówisz, że przesadzają dawaniu gry roku z tej gry. Ale to co, to... Wiesz, oglądanie gry, jak ty... Premiera na sierpień. Dying Light 2 premiera na sierpień? Skąd takie info, ja się pytam? No bo ja pierwszy słyszę. A, ten miłaj. No, no, obczaję jak ten. Skończę to. Fajny widok. To znaczy, może nie stanę pod gruzami, ale fajnie. Spokojnie. Pewnie stoi tak od lat. Nie zdawali się na to rozdzielić. Chyba. Nie podoba mi się to. Akcjonia. Okej. Powolutku. Boże, mimika jej twarzy. O nie. Au. Kurde, klima się odpaliła, będą szumy. Trzeba wyłączyć. Life is Strange, pierwsza część była spoko. Z tego co kojarzę, dwójka to podobno taka... Serdeczna kupa. A The Walking Dead nie grałem. Dlatego nie mówię. O! Głośnawe to.
Szybciej. Już? To wcześniej sobie z nimi tak poradzić nie mogłem? No, wiesz, oni tu chcieli powtórzyć na innych bohaterach, z tego co kojarzę. Identyczny schemat na tych samych bohaterach raczej ciężko, żeby się mógł sprawdzić. Nie wyglądają. To był raczej problem. Sama nie wiem. Ja z dziewczyną przeszedłem Life is Strange i było fajne, nie? Próbowaliśmy to. Life is Strange Before the Storm to w ogóle tak ciężko szło. O Jezu, jakie to było ciężkie. Nie skończyliśmy oczywiście. Na bank. O, w mordę. Zupełnie jak w filmie. Którym? O surferach napadających na banki. A, tak. Uwielbiam go. Surfery napadające na barki? A ja mam kod. O matko, dobra, już zapomniałem ten kod. Myślę, nie sądziłem, że to będzie tak szybko. Dobra, jak tam jest? 602306. 6. Nie, wait. 602306. Dzięki, stary, że napisałeś na czacie. No tak, bo ja mam pamięć jak rybka. Momencik. Muszę ustawić, żeby mi później mikrofon łapało. Albo inaczej, później odcinało. Jak mnie teraz łapie? Czy... Serio, nawet na słuch można, ale petarda. Dobra, próbuję ogarnąć punkt, gdzie mikrofon mi się otwiera, tylko kiedy mówię. Mówię. O, chyba znalazłem punkt. Dobra. No to wiesz, że nie będę przez 100 pozycji przejeżdżał. Dawaj pompę, mordo. Jakby tutaj nie mogło być automatycznego voice activu. Tyle pieniędzy i na co to komu teraz? Zobacz ile forsy. Torba jest pełna. Rany. Gdyby świat działał jak dawniej, byłybyśmy bogate. No. Sir Parvis Magna. To jest Uncharted. No tak, hajs można teraz palić. To jest Sir Parvis Magna, to jest Uncharted pierścień, kurde. Ale super. Takie... Ale ekstra. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Pewnie myśleli, że to dobry pomysł. Masakra. Kurde. Ale nie, podoba mi się tak to, ta wstawka z pierścionkiem, no.
No, no, no. I mam go. Chodź tu, no chodź tu, mam pompę. Ło! No, rozrzut to ma niezły. Tak szerokiego celownika to chyba nigdy nie widziałem. Hej, gdybyś żyła w starym świecie, co kupiłabyś za te forsy? Nie wiem. Może dużą farmę? Wiesz, teraz też możesz mieć farmę. Co ty byś kupiła? Prom kosmiczny? Masz wpadę na astronautów. Dobra, dziewczyny, nie wziąłem. Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. Dobra, szukajmy benzyny. No dobra, trzeba wejść teraz do tej kopuły. Ja sobie tu pozwiedzałem. Magazyn paliwa. No dobra. Nieźle się tu umocniła. W Bostonie zawsze brakowało żywności. No jakby rzucili bohaterów, to byłoby... Ooo, ale mi Uncharted nie jara, więc... Nie no poważnie, Uncharted to... Indiana Jones w grze. Po prostu dobrze zrobiony Indiana Jones. Przyciśniesz się? Dobra, teraz ty. Tak, zarażeni. Myślę, że bardziej realistycznie będzie się trawa spłaszczać. Au. Masz pod gardło. No, apteczka to teraz niezły plan. Kurde, mało leczy. Kontynuując, o w dupę. No nie. Au. Kurwa, no udusić mnie chcą. Dobra, czołgamy się. Nie wiem, ja jestem taki wyjątkowy, że mówię, że Uncharted jest mech. Thank you.
Muszę wejść tam. Tamta musiała tam się położyć, no. W jakim kraszu? Dobra, a gdzie jest klikacz? To chyba wszyscy. Aha, ona zabiła. Gdyby byli tu ludzie, pozbyliby się zarażonych. Może tu nie dotarli? Może. Znajdźmy to paliwo. Wiesz co, jestem z tych ludzi, którzy też nie grali w Crasha, ale to taka platformówka, która mnie w ogóle tak nie bawi. Crash Team Racing, jak odpaliłem, to mówię, no super, że mam średni poziom trudności i nie jestem w stanie przejść pierwszego poziomu. No wiem, że Crash Bandicoot. Tak się domyśliłem. Zasuwa jest po drugiej stronie. Tylko. Przecież to synagoga. Skąd wiesz? A po pierwsze, na ścianie są menory. Żydowski świecznik. Po drugie, nie zajęłam się ogniem. Ogniem? Taki głupi żart. W odróżnieniu od innych twoich żartów? Zamknij się. To miejsce wywołuje wspomnienia. Siostra często zaciągała mnie do synagogi. Nigdy nie wydawałaś mi się wierząca. No no, ale wolę przetrwania mam w genach. Przetrwania I po inkwizycji, i po holokauście. Moje szanuję. Ledwo. Fajnie. O! Oj, szybko muszę zerknąć, jak tam idzie przesyłanie filmów. Dobra. Przesyłanie idzie. To w ogóle jest, że idzie, jest dobrze. Dobra. I jak na drugą stronę się dostać? Tam widzę stelaż. Tu widzę śrubki. Proszę. Tego się nie spodziewałem. No, proszę, proszę, z pierwszej części gry. No dobra. Ach, cholera. Ej, wyrażaj się. Jesteśmy w... Pusty. Co teraz? Musimy spróbować na parkingu sądu. No dobra, mamy chociaż kanister. No dobra, i teraz prawdopodobnie... Kiedy? Teraz, kiedy opuszczałyśmy Jackson.
czasem zmawiam małe modlitwy dla siebie. Ciekawe, bo to tak kulturowo pokazało, jak została jej religia. To pomaga? Chyba mnie uspokaja. Pozwala znaleźć perspektywę. To dobry sposób na żałobę. Na okazanie szacunku. Tego mnie nauczono. Dobrze. Lecimy dalej. Udane lokalizacje na mapie. Świetnie. A to co? To jest Tora. Że co? Taka księga. Jak to? No chociaż. No, wymusza, no. A jak masz grę z otwartym światem. O, Bóg był, tam błysło coś. O. Już dobrze. Trzyma się. No lekko wymusza, no. Takie mamy ten. Takie wymagania stawia, nie? Jak masz grę z otwartym światem, to masz wymuszone chodzenie z punktu A do punktu B, nie? Jednak to tak wygląda. 5774? Jesteśmy w przyszłości? Bolu to hebrajski kalendarz. Na nowy rok. Siostra zawsze dawała mi jabłko w miodzie. O, teraz jestem głodna. Oby udało wam się tam dotrzeć. Oby, oby. Dłabiną. Sama weszła. Okej. Skreślmy kopułę z listy. Chodźmy szukać sądu. Dobrze byłoby najpierw znaleźć nieco zapasów. Dobra, zerknijmy. Teraz tam do znaku zapytania, gdzie jest jakaś restauracja. Okej. No. Skąd wiesz? Widzisz ten napis? Wątek polski? No dobra, no to... A, tak. Dobra robota, pani detektyw. Zaznacz to miejsce na mapie. Już. Przekonałeś mnie. Historia zatoczyła koło, dziś w nocy całą rodzinę spokojność manatki i dzięki pańskiej uprzejmości może...
jest wątek. Jaki tu jest wątek polski? Znaczy, może ja jestem ślepy, nieogarnięty czy coś. Nie widzę tu wątku polskiego. Poznajesz kogoś? Nie. Z II wojny światowej, no to tak. Ci z Jackson musieli być wtedy dziećmi. No się zgodzę. Kogo my tu mamy na czacie? Ciebie, Lispir. No i ciebie, Lispir. Widzisz, że za dużo osób streamuje tę grę. Ale wczoraj było warto. Dużo osób... No i wait, ja tu jestem w tej restauracji. Jakoś tu trzeba wleźć. No, prawie mi pod lufę weszłaś, taka mądra. A. O, paliwo. To ja zacząłem czytać od drugiego akapitu, bo chyba przeczytałem tam grosik z tego pierwszego. Nie kumam tego. Smakuje jak spalone gówno. Dziękuję. Karta. Z czasem ci posmakuje. Pierdolenie. Tabletki. Jezu! Idź! Nie, duszo nieczysta! Barkos. Co? Jak oni się dostają w takie miejsca? Marian... Okej. Nie to. Kurde, Eli. Od razu sobie zróbmy apteczkę, jak mamy papier. Alkoholu nie ma, ale papier trzeba zużyć. No, żebyś wiedział, tak to wyglądało. Ugodzenie w biust zombie. Ja bym chciał zobaczyć taką trofkę. Czegoś tu jeszcze nie zebrałem. Tylko czego? Aha, no, trzeba było wyjść, okej. Okay. Where is konik? Tu jest konik. Zapraszam panią. Dobra, wróćmy do rozmowy. Tak, no... Czasem budziła się z krzykiem w środku nocy. To kiepsko. Zawsze miałyśmy spakowaną torbę, żeby w razie czego uciec. Nie zostawałyśmy nigdzie dłużej niż kilka tygodni. Do bani. Tędy można było wejść. Zobaczmy, czy da radę tędy. Najpewniej nie. No oczywiście. Warto było spróbować. Szukajmy dalej. Słyszysz to? Tak, słyszę. Zarażeni. To dochodzi z sądu. No jesteśmy.
Teraz pytanie, czy na PlayStation 5 zobaczymy 4K, 60 klatek w tej grze? I tu torebeczka. O, list. Okej. No, powiem tak, ja bym wolał odpalić w Full HD i 60 klatkach. To kompletnie zmienia odbiór. No, 60 klatek daje więcej niż 4K. Jest szansa, że zobaczymy te 60, no. Jest szansa. Mogłabyś przytrzymać pipo. No, no nie, nie walnęło okno. Czemu łuku nie mam? Właśnie. Nie podoba mi się, że nie mam łuku. Słyszę was, a jak nie wyrazi. Łuk poszedł na spacer. No, jedna z najlepszych broni w poprzedniej części poszła na spacer. Nie fair, nie fair. Dobra, byle tego rozwalić, albo nie. Panie biegacz. Dobrze, teraz do pana klikacza. Już podchodzę, już idę. Mamy cię. Dobra, o, coś grę przywoliło. Właśnie bardzo dziwne. Taka podstawowa najbardziej broń, którą zrobisz w najgorszych warunkach, nie? Nie, ale może będzie potem. Proszę nie mówić mi, czy będzie potem. No bo w sumie możesz powiedzieć, taka łatwa rzecz. Ta gra jest dużo bardziej na chowanie się nastawiona, ewidentnie. I tak największymi wrogami są ludzie. A, ta, skiri papa. Nieśmiesznie. No dobra, ale zanim przejdę przez te drzwi, to ja pożegnam się z YouTube'em, żeby zrobić tutaj eleganckie cięcie. I dziękuję za uwagę. To był 6. odcinek. 6.
I ja jeszcze biorę tak naprawdę zagranie dalej i lecę z siódmym.